No dzisiaj akurat to najtrudniejsze spotkanie dla nas było, bo to co powiedziałem na konferencji z wieloma tutaj panami, jak się spotkałem, że wiedziałem, że wszyscy dopisali sobie punkty przed meczem, a widzieliśmy, że pogoda, że widzieliśmy, że presja i widzieliśmy też, że tak się wyniki poukładały, że jesteśmy w grze. Dlatego dzisiaj mógłbym tak po hokejowemu powiedzieć bardzo prosto. Był mecz, pi, jest następny, także to jest dla nas najważniejsze i my już tym meczem w ogóle nie żyjemy. Teraz żyjemy tylko tym, żeby się odpowiednio zregenerować, żeby te warunki się zmieniły i czekają nas mecze, które jeszcze niedawno dla wszystkich wydawały się, że nikt nie powalczy o to, a chwała zawodnikom za to, że zrobili. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to wiedzieliśmy, że Sandecja zmieniła ustawienie, wiedzieliśmy, że nastawi się na defensywną grę i wiedzieliśmy, że do bramki, żeby zdobyć, to będzie bardzo trudno, bo trzeba być bardzo cierpliwym, a tego nam trochę brakowało w początkowej fazie, mimo że 2-3 razy zagraliśmy nieźle, ale graliśmy za wolno, mimo że zepchnęliśmy do głębokiej defensywy i na pewno zasłużenie prowadziliśmy do przerwy i to jest istotne. Później w pewnym momencie, po przerwie zaraz mogliśmy zamknąć mecz, bo mieliśmy dwie swoje sytuacje i szkoda, że nie udało się ich zdobyć, ale zdobyliśmy drugą bramkę i no takiej bramki, powiem szczerze, jak straciliśmy dzisiaj, to nie pamiętam, jak długo jestem trenerem, bo nie pamiętam, że nikt nie widział praktycznie, jak się bramka padła, bo nawet zawodnicy nie zauważyli, że piłka jest już ustawiona i to wykonali, to wykorzystali cwaniactwo i niepotrzebnie sami doprowadziliśmy do dramaturgii, bo tak to jest, no ale kiedyś, tak jak pamiętam, pana Pilcha powiedział, że Krakowie jak musi, to straci, jak nie może, jak powinna strzelić, to nie strzeli, także powiedziałem, że jest naszym kibicem i wierzę, że to się zmieni i tak się zmieniło, bo nie straciliśmy, strzeliliśmy swoje bramki, utrzymaliśmy ten wynik, który jest na dzisiaj najważniejszy. No i teraz martwimy się dalej, jak się przygotować do tych odpowiednich meczów z Termaliką i z Lubinem i zobaczymy, co życie przyniesie. No, mamy wszystko w swoich rękach, wygramy dwa mecze, jesteśmy w ósemce i nikt nam tego nie może zabrać.